1 maja w Swissmed Centrum Zdrowia otwieramy okulistykę dziecięcą. Pani doktor, skąd taki pomysł? Zdajemy sobie sprawę, że jest duże zapotrzebowanie na tego typu usługi. Z drugiej strony chcemy też uświadomić rodziców, uświadomić opiekunów, że przesiewowe badanie nawet u zdrowych dzieci jest bardzo ważne, że między 3 a 5 rokiem życia każde dziecko w zasadzie powinno być zbadane pod kątem wad wzroku czy różnic w widzeniu obojga oczu. I widzimy też, że jest coraz większa luka w tym systemie ochrony zdrowia, szczególnie jeśli chodzi o opiekę właśnie nad najmłodszymi dziećmi. Chcieliśmy, aby w naszym centrum okulistyki była możliwość zbadania dzieci w każdym wieku i w związku z tym sprzęt, którym dysponujemy, jest przystosowany zarówno do badania niemowląt, noworodków, jak i starszych dzieci.